I kontynuując wątek śmierci. Tak naprawdę ten program był jako sekwencyjnie ustawiony, że najpierw było o śmierci, później było o miłości, później jest o muzyce, a później znowu o śmierci. Także ta piosenka się nazywa Anioł Miłosierdzia. Te piosenki są grane zawsze, zazwyczaj w duetach. Piosenka jest G-dur. Dla tych, co notują. Poprzednia piosenka była chyba w E-dur, jeżeli ktoś notuje. Ta piosenka to jest takie epitafium, co jest bardzo ładnie brzmiącym słowem i nieodmiennym słowem. Znaczy odmiennym, ale zawsze tak samo. Jedną ręką twoją rękę, drugą za twój portfel trzyma. Zniesie za ciebie toast, później za plecami przeklina. Za duchu szpitalnego pokoju upewni się, że twoje łoże jest wygodne. Będzie śmiać się do łez i przeprowadzi cię na drugą stronę. Nie jest łatwo, czasem ręce można pobrudzić. Lecz mówią, że przecież nikt swej roboty nie lubi. Mówi, nie miej pretensji, że robi to dla pieniędzy, skoro nikt nie robi tego z dobroci serca. Anioł miłosierdzia. Jest naprawdę tylko korzystną dla obu stron umową. Czasem musisz dopłacić, by ktoś ją zawarł z tobą. I całe złoto i kogokolwiek spotykasz pełni jakąś rolę. Prorocy, co wyznaczają przyszłość, i ten dziad, który ci wczoraj wskazał drogę. Jesteśmy pozostałością dawnych gwiazd i podróżujemy przez wszechświat od miliardów lat. Bo zapomnij o miłości, życie to tylko przesuwanie prochu z miejsca do miejsca. Anioł miłosierdzia. Człowieka można tylko ocenić w obliczu bólu i zgnilizny, bo tylko durek może być w tym życiu szczęśliwy. I całe złoto i kosztowności, które w życiu posiądziesz prędzej czy później, przejmą je twoi wrogowie. Gdzieś najpiękniejsza góra, pełna zrozumienia i miłości. Lecz nie zdążysz wejść na nią do końca wieczności. Bo ten czas jest okrutny, ten czas jest przeklęty, ten czas to prawdziwy morderca. Anioł miłosierdzia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.